że to oni nadal rządzą armią. Tak Aha, naprawdę się to zmieniło i oni, że Annabelle nie jest zła, a z pomocą Zjadacza Wspomnień po prostu kontroluje tą armię. A jaki był oryginalny cel tej armii? Po co oni się w ogóle no zajęli zebrali? Przystań Hadriana i okoliczne wioski. Zniszczenie miasta. A jako, że to Shaya tłumaczyła, to to wyszło mniej więcej w ten sposób, że ten zaczęli, że zaczęła z jakiegoś powodu współpracować z istotą z domeny śmierci i sprzymierzyła się z demonem. Czyli mam rozumieć, że idziemy teraz do armii, która nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest, że jej dowództwo się zmieniło, której oryginalnym celem było podbicie tego miasta, prosić się o to, żeby ochronić to miasto. Seems legit. To może jednak nie. Shaya w tym momencie stojąc za suficie. Tak, dokładnie tak! Cóż, może nie będą zadowoleni, że ktoś... Panie burmistrzu, czy ja mogę zrezygnować z tej pracy? Ja tu mam być dowódcą wojskowym, a nie cudotwórcą, jest. Muszę się napić. To wszystko wraca. Shaya mówi, wydaje mi się, że zostało trochę kawy. Znaczy, inaczej, czy jesteście choć odrobinę pewni, że ta cała Annabelle i ten potwór jakoś zdołają to wytłumaczyć orkom i całej reszcie pałataństwa? A dlaczego miałby być z tym jakiś problem? Szarafka powiedziała się... Nie wiem, bo orki nie są zbyt bystre, ale mają mózgi. I mogą po prostu zacząć się zastanawiać, o co chodzi. Shaya w każdym razie wraca z czymś... z kubkiem metalowym zawierającym czarną substancję, który jest podgrzewany palnikiem. Nie chcę kawy. Może po panie burmistrzu? Ja się chętnie napiję. Całym szacunkiem, ale radzę nie. O nie. Zanim zdążyłeś to powiedzieć, zaciągnął się głęboko. Zakrztusił. Oczy mu wyszły, znaczy... białka oczu mu się pokazały. Przez chwilę dyszał ciężko, a potem po prostu padł tak na bok. O Jezus Maria. Już podbiegam klękami, sprawdzam, czy ma puls. Tak. Co to było? Mam nadzieję, że... Nie, co to było? Po prostu mówię z tym... powagą w głosie. Kawa! Innym smakowała. Komu innym? No, temu krasnoludowi. O Jezu. Nie zdziwiłbym się, jakby jeszcze golemowi podała i powiedział, że też okej. Well. Jadwis sam ją przygotował. Dobra. Biorę tego. Biorę burmistrza na ręce. Jak księżniczkę. Nie będę go sobie zarzucał jak worek kartofli. Dobra. Ja go odniosę do ratusza, a wy się szykujcie do wyjścia. Nie ma czasu do stracenia. Powiedział. Nie ma czasu do stracenia, przykro mi. Auto w charakter. Cholerna szkoda, że kompletnie nie kojarzę, że Arealia jeszcze miała ten drugi miecz. Bo jakbym zrobił dual wielda, Straż Zagłady i Miecz Wiary, to o Jezu! O Jezu! To byłoby się przydało na mój last stand. Bo tak podejrzewam, że od Arali nic nie słyszałem ostatnimi czasy. Znaczy Zarakus nic nie słyszał. Nie. Ja. Zdecydowanie ma focha. To ma focha. Taka jedna sukubica. Nie. Była Zarakusa. Okej. Widzisz, ile straciłeś?
Dobra. Znaczy ja tam Zula nie zabiłem, ale nieważne. Ale twój kolega. Wiesz, odpowiadasz za swoich kolegów. Och, może być. Ja tam za nikogo nie odpowiadam. Jak nie chciałeś zmienić kolegów, to... Ja nie odpowiadam nawet za siebie. Tak, Adalia w każdym bądź razie ma mixed feelings. Tak. Aczkolwiek, kurde, na to, co chcesz odwalić, tamten miecz byłby idealny. No. Ale cóż, ale to byłoby OC i meta. Bo ja w sumie nawet nie wiem, że to jest miecz tej wiary. Znaczy zaraz. Znaczy... W sumie nie było nawet fikcji ustawione, jaka klątwa na nim miała być, ale... I czy miał być, więc whatever. Dobra, to ja biorę swój sprzęt, znaczy jeden normalny miecz, który tam po drodze udało mi się zdobyć, odkupić. Miecz Straż Zagłady, no i tą fiolę. Pewnie mi się teraz nie przyda, ale jak będzie sama bitwa, to... O kurwa, ta fiolka jeszcze, to będzie epickie. Co ta fiolka robiła? Ja mam zapisane, że mi to podwaja kostkę obrażeń, tylko że to jest demoniczna esencja. Okay. Yeah. To jest magiczny napój Panoramixa. Tak. Generalnie na stałe jesteś skażony tym demonem. A nawiasem mówiąc, Black, o tym działaniu Straży Zagłady. Technicznie poświęcenie części człowieczeństwa by się chyba kwalifikowało jako ofiara. Ale ofiara na co? Bo pamiętam, jak ci pisałem o działaniu tego miecza, proponowanym dodatkowym, że jeżeli coś poświęcasz na stałe, to dostaję on boosta tymczasowego. A, w taki sposób. O kurde, to będzie jeszcze lepiej. Bo podstawowe działanie to ma być takie, że... No, na że wali złe staty, nakłada debuffy na przeciwników, ale ja muszę brać debility. Da. Po jego używaniu. A jak właśnie coś na stałe poświęcasz, to bonus jeszcze dodatkowy. Ale i jaki? Ustaliliśmy jakiś? Zależy od MG moim zdaniem i od tego, co, jak bardzo, jak wielkiego ofiarę składasz. Dobra, no to się zobaczy, jak fiksy wyjdzie. Ja w każdym razie jednego holda i tą fiolkę zostawiam na last beat standing. Okay. W zasadzie ja myślę, że minęło parę dni, więc możemy odnowić holdy. Dobra, czyli dobra, rzucam jeszcze raz. No. Tylko w tym wypadku ten jeden, który mi został, to znika? Tak. Dobra, to jest Constitution. Mam to. I będzie chuj. I będzie chuj. 7-9 mam jednego, więc akurat jeden został, jeden zostaje. No okej. No dobra. No dobra. To co zamierzycie teraz zrobić? No, ja odkładam tego burmistrza i polecam komuś, żeby się nie opiekował, żeby mu serce nie przestało bić. No dobra, w międzyczasie, jak się nazywa tam ta twoja, ten twój chowaniec? Greta. No dobra, no to Greta podchodzi. Mistrzu, co się stało? Sifu. Co się stało? Pokazuje na burmistrza nieprzytomnego. A. No i napił się czego nie powie, nic mu nie będzie. Chyba. Być może. Nie wiem, już kazałem służby, żeby wezwali jakiegoś lekarza, się nim zaopiekowali, ale to jest nasz najmniejszy problem. A to jaki jest duży problem? To, że za 24 godziny znowu nadejdzie atak. Wiesz, tych na górze. Greta jest wyraźnie przerażona. Ale... Udało jak nam... To? No... Otrzymaliśmy informację... No... Udało nam się... Udało nam się zdobyć jeńca, on zaczął gadać.
To raczej potwierdzona informacja. No tak czy inaczej. Ale to co teraz zrobimy, mistrzu? Właśnie. Właśnie w tym sęk. Aktualnie okazało się, że stosunkowo niedaleko znajduje się już armia, którą możemy poprosić o pomoc. I właśnie. No to chyba jest dobra wiadomość. No tak, gdyby to była jakaś ludzka armia, ale to orkowie. Zamrugała. Aha. Tak, o to chodzi. Zapewniono nas, że są skłonni współpracować. Mistrzu, ale kto cię zapewnił? Właśnie w tym problem. To znaczy? Bo to już kolejny raz, jak tak mówisz, zaczynamy się niepokoić. Ogólnie rzecz biorąc... To wiesz co, wyjaśnię ci w drodze. Okej. Okay. Znaczy, w miarę jak wyjaśniasz, to Greta robi się coraz bardziej blada. No ale zbieracie się całą drużyną. Margos pyta grzecznie, czy też może wam towarzyszyć, ale znaczy, jego rany raczej mu nie pozwolą. Nie, nie możesz. Bo po pierwsze, przeszkadzałbyś nam. Biorąc pod uwagę, w jakim jesteś stanie, to było, odpowiadam. Mhm. A po drugie, tak czy inaczej... Lepiej bądź tutaj. Pilnowany. Pilnowany przez kogo, skoro ten budynek opustoszeje, kiedy wszyscy ci dziwni powierzchniowcy stąd pójdą? No, nie wiem, na przykład zawołam strażników, mam jeszcze kilku, albo chociaż jednego. Shaya w tym momencie mówi, moglibyśmy go umieścić w moim warsztacie. Nie, lepiej nie. Bo jeszcze coś dotknie, przesunie, albo coś dotknie, albo przesunie jego. I wszystko wybuchnie. Tak. Nie, ja zawołam strażnika albo dwóch i tyle, wystarczy. Nie utrudniajmy. No dobra, to Marko spodziewał głową. Okej, rozumiem. Mam nadzieję, że... Grol. Dobra, sorry. Ale pokiwał głową, rozumiem. Mam nadzieję, że będziesz bardziej skłonny mi zaufać, o ile przeżyjemy to wszystko. Jak już przeżyjemy, to pogadamy. Okej. Okay. No to ja w każdym razie na boku daję komendę Jarvisowi, by ten przyniósł jednak Markosa w swoim wnętrzu, w warsztacie. Jesteś pewien, że chcesz zamykać nie, go dlatego w warsztacie? Dlatego ja go biorę najpierw. Na bok, nie pozwalam na to. Tak już ustaliliśmy, że no, nie. Owszem, daję strażnikom, a potem Jarvis ma tam pójść go wziąć, no. A nie bierzesz Jarvisa ze sobą? Oczywiście, że biorę. Razem ja z Markos, ale... Nie, Shaya. Shaya, ustalmy sobie jedną rzecz. To nie jest zabawa. I nie możesz sobie robić Shaya, tego... Shaya, powiem tyle. Pamiętając twoją reakcję na ostatniej sesji. To są kolesie, którzy spuszczają wpierdol cieniom na astralu. Tak. No. To nie jest zabawa. Mówię, to nie jest zabawa i nie możesz sobie robić wszystkiego, czego zapragniesz, na co masz ochotę. Więc proszę cię bardzo, przestań. Margo, z uśmiecha się, nie martw się, Shayo, będę tu, gdy wrócisz. Och. Romantycznie mrugnął. Ciekawe. Shaya tylko coś mruczy pod nosem o tym, że zdecydowanie nie wiedzą, na co chcą się rzucić i idzie zbierać swoje rzeczy. Swoje zabawki. Tak. Daję słowo. No dobra, w takim razie ruszacie do obozu orków.
Problem w tym, że trochę, znaczy oni nie obozują bezpośrednio blisko miasta, więc zostanie wam bardzo mało czasu, jeżeli udacie się piechotą. Więc zanim wyruszymy, to ja oczywiście mobilizuję wojska. Tak. Tam rozdaję rozkazy kapitanom. To też trochę czasu trwa. W jakim stanie Szaju, czy masz jakieś alternatywne metody przebycia tej drogi? W jakim stanie jest moje Lamborghini? Myślę, że wersja czwarta może działać. Okej. Więc generalnie przygotowuję ją do ruszenia. Zbieram swoje zabawki do workshopu. No i generalnie drogę będę we wnętrzu warsztatu przebywał. Okej. O ile oczywiście ustalimy, że golem może się poruszać, kiedy ja w środku majstruję. Tak, oczywiście. To nie powinien być problem. W zasadzie nawet masz taki fajny console room, którym możesz obserwować, co się dzieje na zewnątrz i wydawać rozkazy Jarvisowi. Głosowe. Jej! Nie, jak to wygląda? Wyjaśnienie dla Aidena, jego warsztat jest w środku golema i jest większy w środku. Okej, okay, a jak to wygląda? Jakiś pojazd? Coś? Jakie Lamborghini? Lamborghini to jest ten traktor, który zbudował, żeby ciągnąć wóz. A, okej. Okay. Z resztek latających pojazdów i sprzętu awiad. Mówię, czarny ciągnik? Tak. Tam resztę z nas się na nim zabierze, bo ja nie mam innych alternatywnych metod transportu, więc... Albo się napakuje na tak, to... Tak, ogólnie rzecz biorąc, myślę, że możecie jechać na Lamborghini i będzie wtedy dużo szybciej. Zostanie wam około 8 godzin do planowanego ataku, o ile oczywiście informacje Marcosa są poprawne. Mhm. Dobra. Dobra. To cóż, albo idziemy wszyscy, albo możemy... Nie wiem. Nie, dobra, już nie będę nic sugerował. Przez moment myślałem, żeby nie stwierdzili, że Zarkus w takim razie jako ostatnie zabezpieczenie zostanie. Tutaj, jakby się miało coś wydarzyć, ale... Okej, no pytanie. W takim razie bez większych problemów docieracie do obozu. Okej, docieracie w miarę bez problemu do obozu. Oczywiście zostajecie zatrzymani, ale orki widząc szaje... coś tam przebąkują pomiędzy sobą. Czy ktoś z was zna orkowy? Ja mogę znać. Dobra. Zabiłem... No to usłyszałem, znaczy wskazują na szaję i mówią coś na temat siostry szefowej. Kiedy ty masz siostrę? Się pytam szaję cicho. Chwilę później trafiacie do największego obozu w samym środku... obozu, no tak, do największego namiotu w samym środku obozu, gdzie którego mniej więcej połowa została zamieniona w skomplikowane laboratorium alchemiczno-mechaniczne, w którym pracuje Shaya. Ha! Miłe miejsce. O tym też mi nie powiedzieliście. Ej, ja to widzę pierwszy raz, Tadeusz, więc się odczep. Tak. Okej, okay. Widzę gdzieś cienia? Co? Widzę gdzieś cienia? No, nie. Znaczy, jak się dokładniej przyjrzeć, to ta druga szaja jest trochę bardziej cienista. Aha. Hej! Cień szaja się odwraca i krzyczy hej! To jest jeden z tych... To jest ten jeden z tych niewielu momentów, w którym Zarakus tak patrzy na swoją rękę i jest takie... Face. Mówię, tajny uścisk w dłoni, przez minutę tam się... Robią sobie piątki pod różnymi kątami. Tak, obściskują się. I mówią znowu o dziwnych rzeczach. Znowu info dla Aidena OOC, to jest pożeracz wspomnień. To kojarzę. Tak. Tak, super. Wziął się, zaraził. To jest zaraźliwe, powiadać. Jak się jest istotą, która bardziej żyje myślami i wspomnieniami innych istot, to tak. Ktoś ma to szaja jest zaraźliwa.
No ja chciałem, ja już wiem, dlaczego Shaya może jej przypominać o lepszych czasach. Może Tadeusz miał po prostu kiedyś rodzinę, czy coś w tym stylu. No. No to też jest opcja. Może... Która nawet nie musiała umrzeć, może po prostu nie wypaliło. Te. It just didn't work out. Dobra, ale to o? Jeżeli chcesz mieć scenę, w której z kimś o tym rozmawiasz, to jasne. Nie, ja tak... to może kiedyś jakoś przy okazji, że mi przypomina po prostu, że wkurza mnie. Znaczy, wiesz co, ja też będę o tym pamiętał i inni mistrzowie proponuję, żeby też o tym pamiętali, że może kiedyś to wykorzystać. Tak. Czasami po prostu Tadek lubieżnie na nią zerka. Te. Ja nie lubię, że to prawdopodobnie jakaś córka czy coś. No dobra, więc ogólnie rzecz biorąc, Cień Shaya pyta, dawno się nie widzieliśmy, dlaczego przybyłaś właśnie teraz, coś się stało? No, w zasadzie tak jakby, pokazuję jej to, co zebrałam zawian. Okej. Okay. Uuu, zabawki! Tak, prawda, że wspaniałe? Niestety większość obwodów została zniszczona i nie jestem pewna, w jaki sposób je można zreperować. Jak one tak ze sobą gadają, tylko tak mówię do Grety, tylko nic nie dotykaj. Po chwili rada. Do namiotu wchodzi kobieta, tym razem w czarnej sukni, która sporo odsłania. Jestem już na to za stary. Żeby tak działało. Tak, żeby nie było, Zarakos w czasie podróży, jak mu się nudziło, to też sprawdzał Grety, jak to jest, czekaj, jak to dobrze po polsku przetłumaczyć. Check out. Obczajał. Tak. A ja w pewnym momencie spałem twoje spojrzenie i nie chciałem... I nie odwróciłem się, ja jestem kompletnie bezwstydny w tej kwestii, no co, doceniam piękno. Ja też się nie odwróciłem. Tak. A ty taki piękny Tadeusz nie jesteś, więc nie myśl sobie. No dobra. Anabel tak zimnym, wyniosłym głosem mówi: ach, dzielni bohaterowie z przystani Hadriana. Cóż sprowadza was w moje skromne progi? Potencjał na chwałę, ale najpewniej śmierć. Po czym uśmiecha się trochę cieplej. Mam wrażenie, że trochę za często... muszę udawać tą drugą osobę. Zaczyna mi się udzielać. Nie przedstawiono nas sobie. Odzywam się wreszcie. Oficjalnie i lepiej tak zwracaj się do mnie. Nazywam się... Kurde, czy myśmy tego w końcu nie zapisali nigdzie? Wiedźma Morgana. Jest Wiedźma, Morgana. Tak. Dobra, nazywam się Morgana. Gdzie jest Kael? Jestem potężną wiedźmą, która zjednoczyła wiele orkowych plemion, a także wiele innych istot. Właśnie, idąc przez... Tak, oni wspominali ci o orkach. Idąc przez obóz, widziałeś także gobliny, gigantyczne pająki, niewielkie czarne smoki, ogry, trole... Ogółem tałataństwo. Leśne behemoty. Ogółem połączone siły tych zamków z Heroes 3. No mniej więcej. Tych, które nie pamiętam jak to się nazywało, no tego barbarzyńskiego i tego podziemnego. To mniej więcej. Oczywiście wilki, wargi. No tak, tak, wiadomo. Dire Sheep. Tak. Dyers. Dyer. W każdym razie, dobra, no w każdym razie ja jestem Tadeusz i przysłany mi tutaj jako reprezentanta przystani Hadriana. Ram jest Zarakus Krwawy, zabójca smoków. No cóż, kiedyś byłam prostą szlachcianką z przystani, ale to było życie temu. Uśmiecha się dosłownie. Tak. A więc nie wiem, czy... Szanowna pani wie, ale miastu coś. Ale zagrożenie, które wisiało nad miastem, postanowiło się zrealizować. Wrócić z jeszcze gorszym tym. Tak, postanowiło wrócić. Przyniowiłem z bawełnę. Awianie znowu
szykują się do ataku i to już za bardzo niedługo. Powiedzmy, że już o świcie czy coś, żeby było dramatycznie. Mhm. Żeby razem ze wschodzącym słońcem tak, razem ze wschodzącym. O tak, to jest w ich stylu, żeby razem ze wschodzącym słońcem zaatakować. Wiesz, że tam będzie teraz macie świt, wieczór. Gromiący tam cienie, ignorancji i tak dalej. Tam noc. I mogli sobie gadać. Tak. Tak to mniej więcej Markos opisywał. Tak. No w każdym razie, że to już bardzo niedługo w zasadzie to o świcie. I że przybyliśmy no cóż, prosić, bardziej przybyliśmy prosić bardziej o pomoc. Bardziej przygotowywałam moją armię do walki z cieniami. Tak, z tego co słyszeliśmy, to na razie cienie mają problem w Astralu. Awianie ich wygonili. Ale to nie jest wiadomość, która bym specjalnie napawała mnie smutkiem. Zresztą mnie też nie. Dla mnie mogą się powybijać wzajemnie. Tak, Greda tak szturcha Tadeusa. O czym oni mówią z tymi cieniami? Tak jak się nad tym teraz o oce zastanowię, to wcale nikt mi nie powiedział. No. Poza tym, że Marko wspominał coś o cieniach w Astralu. A jakoś to ten ominąłem. Nie jesteś dość ważny, by cię informować. Tak. Znaczy no do tej pory byłem niewspominanym NPC-tem, więc... Aha. Sobie fakt. Nie no, to odpowiadam tak też trochę ciszej, że no... Dobre pytanie. Ale nie chcę teraz widzieć, że nie o tym... Nie po to tu przybyliśmy. Potem się możemy dopytać. Tak czy inaczej... Pomijając wszelkie poboczne, czy możemy liczyć na pomoc? Okej. Czyli Shaya słuchała jednym uchem i tak mówi, ale słuchajcie, bo to może być problem, bo Awianie mają dużo lepszą technologię niż nasza armia. Dlatego też to jest kolejna rzecz, o którą oryginalnie nie chcieliśmy prosić, ale jak tu się rozglądam, to może się uda. Shaya, czy myślisz, że zdążymy zbudować zakłócacz fazowo-falowy pola elektromagnetycznego, który wyłączy większość ich sprzętu? Czy zdążycie? Reverse the polarity of neutron flow i tyle. Zajmie to trochę czasu, na szczęście już zacząłem to robić. Świetnie. Czy masz przy sobie Jarvisa? Bo przydałby nam się twój warsztat. Mój jest, jak widzisz, trochę mały. Oczywiście. Nieskończona rekursja warsztatów. Tak. Niech zrobią taki warsztat, że się będzie w sobie. Da. Zapraszam cienia do środka. Znaczy, Shaya. Infinite Recursion of Workshops. Infinity Works, Unlimited Workshop Works. To reality merby. Zapraszam Shaya do środka, po czym wchodzę za nią. Dwie Shaya zniknęły wewnątrz golema, który wcale nie jest taki znowu duży. Tak. Teraz powinniśmy tam przyłożyć ten uszy do drzwiczek. Tak jeden na drugim i słuchaj, co tam się dzieje. Dobra, Anabel westnęła. No dobrze, to skoro nasze dwie genialne dziewczyny załatwią ich technologię, to myślę, że wykorzystując większą część moich sił jestem w stanie zniszczyć wroga. Muszę tylko ich jakoś przekonać do tego, żeby chcieli walczyć z tym wrogiem. Cóż, może... Dość oczywistym kątem do negocjacji może być to, że kiedy skończą z nami, zajmą się wami. Ha! Jesteście dość blisko i nie obraźcie się, ale wyglądacie jak coś, co mogłoby stanowić zagrożenie. Chłopcy, miałem przecież tak, to samo. Że dowódcy plemion stwierdzą, że coś w rodzaju niech przyjdą! Kurde, bo zaraz wezwę ich wszystkich na pojedynek. Zrobimy to po orkowemu. Znaczy nie, to może być ten, wyjście.
No tak, to może być wyjście. No